napisała do mnie, że czuje się jak w studni, z której nie ma wyjścia, takiej życiowej studni. Dlatego, że teoretycznie wszystko wie i świadomie jest w stanie podejmować racjonalne decyzje i wie, jak się zachować, wie, co jest dobre, a co jest złe. Ale kiedy przychodzi co do czego, w praktyce, to wszystko, co wie w teorii, okazuje się, że po prostu istnieje w jej umyśle, ale znika w praktyce. I pyta mnie, czy wiem, dlaczego tak jest. A ja wiem, dlaczego tak jest. Dlatego, że dokładnie tak samo było kiedyś w moim życiu. I długo się zastanawiałam, dlaczego. Jak to jest możliwe, że teoretycznie wiem, co chcę zrobić. Wiem, co jest dobre. Teoretycznie wiem, że jestem wartościową osobą. Teoretycznie wiem, że mam wszystkie drogi otwarte. Teoretycznie wierzę w to, że możliwości są nieograniczone. A jednak, kiedy przychodzi co do czego i kiedy widziałam spojrzenie innych ludzi, to wszystko, w co wierzyłam w teorii, po prostu pryskało jak bańka mydlana, a ja czułam się znów nieważna, niepotrzebna, odrzucona, gorsza i wiedziałam, że nic się nie uda. Dlatego, że fajne rzeczy udają się tylko fajnym ludziom, a ja jestem najgorsza z gorszych. Więc długo zastanawiałam się, dlaczego tak jest i długo szukałam odpowiedzi na pytanie, co powinnam zrobić z moim życiem, albo z moim umysłem, albo z moją duszą, albo z moim sercem, albo jeszcze może z czymś innym, żeby to zmienić. I odkryłam bardzo zdumiewającą rzecz, że w każdym dorosłym mieszka dziecko. I nawet w jednej książce nazwałam to dziecko upartym bobasem, dlatego że to nie jest grzeczne i posłuszne dziecko. To jest właśnie taki uparty, samowolny bobas, który rządzi życiem każdego z nas. Już wyjaśniam. To jest bardzo logiczne i bardzo proste. I jak to wyjaśnię, myślę, że znajdziesz to dokładnie to samo w swoim życiu. Zobacz. Jesteś małym dzieckiem. Otaczają cię różni dorośli. Ponieważ jesteś małym dzieckiem i nie wiesz jeszcze, na czym polega życie, na czym polega świat. Nie wiesz, co jest dobre, co jest złe. Nie wiesz, w jaki sposób rodzice powinni cię traktować. Jesteś właściwie na łasce osób większych od siebie. Nie tylko rodziców, różnych osób dorosłych, które są dookoła. Także osób dorosłych, które widzisz przez ekran telewizora albo przez ekran komputera. I teraz oczywiście mógłby się zdarzyć taki cud, że otaczają cię dorośli, którzy są w pełni świadomi, mądrzy i potrafią być twoimi przewodnikami przez życie. Ale w 99% przypadków tak nie jest. I dorośli są zapętleni w środku, żyją w pośpiechu, w chaosie, sami nigdy nie wyprostowali swoich wewnętrznych ścieżek, więc jak mogliby poprowadzić dziecko po prostej, jasnej i mądrej ścieżce? Po prostu tego nie potrafią. Ale to na razie zostawmy. Dlaczego nie potrafią i tak dalej. Najważniejsze jest to, że jesteś ty. Jesteś małym dzieckiem. I otacza cię świat. I teraz, jeżeli nie dostajesz jasnych, czytelnych, jednoznacznych komunikatów od dorosłych, jeżeli nie dostajesz od dorosłych jasnych, czytelnych, jednoznacznych informacji o tym, na czym polega życie, skąd się bierze szczęście, jak żyć szczęśliwie, co jest dobre, co jest złe, to wbudowana w ciebie część umysłu do tego przeznaczona zrobi to za ciebie. Musi to zrobić. Musi to zrobić, dlatego że rośniesz, nie masz już 6 miesięcy, tylko masz 16 miesięcy, zaczynasz mieć kontakt ze światem, musisz w jakiś sposób wiedzę,
którą zbierasz ze świata, uporządkować po to, żeby na tym oprzeć swój sposób myślenia i żeby w ogóle stworzyć jakiekolwiek ramy rozpoznawalne i zrozumiałe ramy tego, co Cię otacza. Więc robi to część Twojego umysłu. Podświadoma część Twojego umysłu, bo Ty nie robisz tego świadomie. No, masz roczek, masz 2 latka, 3 latka, nie masz wiedzy, nie potrafisz nazwać słowami tego, co widzisz, nie potrafisz świadomie wyciągnąć wniosków z różnych zachowań dorosłych, z różnych sytuacji, które się zdarzają w Twoim życiu, tylko robi to za Ciebie podświadomość. Po to, żeby ogarnąć Twoje życie, żeby zorganizować Twoje życie tutaj na planecie Ziemia. I teraz zobacz. Twoja podświadomość zbiera te różne elementy ze świata, który Cię otacza. Zapisuje to, wyciąga wnioski, tworzy pewne algorytmy zachowań. I na przykład zauważa powtarzające się różne zależności. Na przykład zauważa, że kiedy przynosisz dobre stopnie ze szkoły, to wszyscy są dla Ciebie mili i czujesz się fantastycznie, dostajesz nagrody i ludzie mówią Ci miłe rzeczy. W takim razie Twoja podświadomość, która nie jest w stanie ocenić tego z obiektywnego punktu widzenia, tylko jest zamknięta w pewnym ograniczonym środowisku, więc tylko z tego, co się dzieje dookoła, jest w stanie wyciągnąć wnioski. Więc oczywiście racjonalnie możemy powiedzieć, no wiadomo, rodzice akceptują dziecko zawsze we wszystkich sytuacjach, także wtedy, kiedy nie przynosi dobrych stopni. Ale to jest wiedza niedostępna małemu dziecku, które nie ma jeszcze wiedzy ogólnej o świecie i nie może tego zweryfikować w taki sposób. Więc to ta mała część Twojego umysłu, która za Ciebie i dla Ciebie stara się ogarnąć, zrozumieć i zorganizować świat i życie, ta mała cząstka Twojego umysłu zapisuje następującą prawdę, która z jej punktu widzenia jest stuprocentowo prawdziwa, sprawdzona doświadczalnie i ma Ci służyć w przyszłości. I zapisuje następujący komunikat. Żeby być lubianym i akceptowanym przez dorosłych, muszę zdobywać coś od innych ludzi. Czyli na przykład dobre stopnie. I teraz zobacz, bo to wcale nie chodzi o to, że będę się dobrze uczył, dlatego że zdobyć dobry stopień to zupełnie coś innego niż być mądrym albo się dobrze uczyć. Zdobyć dobre stopnie można też w taki sposób, że będziesz umiejętnie ściągał na klasówce. Albo że ktoś w ogóle zrobi to za Ciebie. Napisze za Ciebie zadanie domowe. Więc zobacz, jakie to ma potem przełożenie. Twoja podświadomość wierzy w to, że żeby być lubianym i akceptowanym, nawet jeszcze cofnijmy się o krok. Z tego, co powiedziałam przed chwilą, wynika też, że nie można Ciebie lubić i akceptować, bo nie było żadnych takich dowodów w Twoim życiu, tak? Mili byli wszyscy wtedy, tylko kiedy przynosiłeś dobre stopnie. Mało tego, kiedy przynosiłeś złe stopnie ze szkoły, albo kiedy nauczyciel powiedział, że źle się zachowywałeś, to co robili dorośli? Mówili, że jesteś zły, nie lubili Cię, odpychali Cię, dostawałeś kary. Więc to jeszcze potwierdziło ten pierwszy wniosek Twojej podświadomości, że Ty jako Ty jesteś bezwartościowy. Natomiast wartościowe jest to, co przynosisz ze sobą i dajesz to innym ludziom. W przypadku rodziców to mogą być dobre stopnie albo dobre zachowanie w szkole, albo wobec innych dorosłych. Ale teraz zobacz, byłeś dzieckiem. Twoja podświadomość zapisała ten komunikat. I teraz odpowiedz mi na jedno bardzo proste pytanie. Czy kiedykolwiek zmieniłeś ten komunikat? Czy kiedykolwiek Ty świadomie zweryfikowałeś w to, w co wierzysz? Moniczko, bo to dlatego właśnie Twoja podświadomość przez cały czas rządzi się tymi dawnymi komunikatami.
Dlatego, że ty nigdy nie sprawdziłaś, jakie one są. Mało tego, bo sprawdzenie samo nie wystarczy. Ty nigdy nie zapisałaś w sobie nowych komunikatów, takich, które ty świadomie dzisiaj swoim dorosłym, racjonalnym umysłem uznajesz za prawidłowe, za takie, w które chcesz wierzyć. Więc to poczucie niemocy i to, że teoretycznie wierzysz w coś i jesteś całym sercem przekonana o tym, że to jest prawda, a jednak w działaniu, w praktyce wcale nie jesteś w stanie tego zastosować w swoim życiu, to tylko dlatego, że twoja podświadomość wciąż wierzy w to, czego została nauczona, kiedy byłaś małym dzieckiem. Czyli ty świadomie, racjonalnie, jeżeli zapytam cię, czy uważasz, że jesteś wartościową osobą, to co mi odpowiesz? Odpowiesz mi, tak, ja jestem wartościową osobą. Jeżeli zapytam, czy wierzysz w to, że wszyscy ludzie są równie wartościowi, że nie ma lepszych ani gorszych, tylko że każdy ma jakąś unikalną wartość w sobie. Wszyscy ludzie łącznie z tobą. To co mi odpowiesz? Odpowiesz mi, no oczywiście wszyscy ludzie są wartościowi, każdy ma jakąś unikalną wartość w sobie. I to, że mówisz to, nie wątpię, że w to wierzysz. Tyle, że twoja podświadomość najprawdopodobniej wierzy w coś zupełnie innego. Twoja podświadomość najprawdopodobniej wierzy w to, że teoretycznie to może być prawda, ale w praktyce ty jesteś gorsza. Ty jesteś niepełnowartościowa. Ty musisz się bardzo starać, żeby ludzie chcieli cię zaakceptować. Ty nosisz w sobie wielki lęk przed tym, że ludzie będą się z ciebie wyśmiewać, dlatego że przecież ty jesteś gorsza. Ty się nie nadajesz. Ty musisz się bardzo starać, żeby ktoś cię polubił, więc musisz albo wyjątkowo wyglądać, albo musisz dawać ludziom prezenty, albo musisz mówić im komplementy, albo musisz robić to, czego oni oczekują, po to, żeby zaskarbić sobie ich sympatię, ich akceptację i ich wdzięczność. Widzisz różnicę, prawda? Człowiek, który czuje się wewnętrznie wartościowy, nigdy ani nie czuje się lepszy, ale też nigdy nie czuje się gorszy od innych ludzi. Jest w stanie po pierwsze akceptować siebie, a po drugie akceptować innych. Jest w stanie lubić siebie i dzięki temu jest w stanie lubić innych. Jest w stanie szanować siebie jako człowieka, ponieważ instynktownie wie, że jest wartościową osobą. I dzięki temu jest w stanie też w taki sam sposób lubić, szanować innych ludzi, o których też instynktownie jest przekonany, że są wartościowi. Czyli wyjaśniłam, mam nadzieję, że zrozumiałaś, skąd to się bierze. Dlaczego w teorii wierzysz w coś innego, a w praktyce twój umysł i twoje serce dyktuje ci coś zupełnie innego. To dlatego, że w twojej duszy są zapisane, ja to nazywam kodami podświadomości, ale możemy powiedzieć, że to są pewne dawno temu wyuczone i zapamiętane jako jedyne możliwe nawyki myślowe. Nawyk myślowy to jest coś takiego, co się włącza w określonej sytuacji i instynktownie podpowiada ci interpretację tego, co się dzieje. Tak? Czyli na przykład wsiadasz do autobusu i boisz się tego, że ktoś może spojrzeć na ciebie krzywo, bo pewnie źle wyglądasz, no bo czujesz się gorsza. Wsiadasz do autobusu i zaczynasz ukradkiem patrzeć, czy ludzie patrzą na ciebie, czy nie, jakie mają przy tym miny i szukasz kogoś, kto ciebie nie lubi, komu się nie podobasz, kto myśli, że jesteś źle ubrana, źle umalowana, że w ogóle po co tutaj do tego autobusu wsiadasz, my tu jesteśmy wszyscy w tym autobusie lepsi niż ty. To właśnie dlatego, że w to wierzy twoja podświadomość. Więc kiedy tak wsiadasz do tego autobusu i rozglądasz się, to pewnie znajdziesz kogoś, kto spojrzy na ciebie nie tak, jakbyś sobie życzyła i będziesz się czuła źle, odrzucona, mimo że ten ktoś w autobusie w ogóle najprawdopodobniej nie miał takiej intencji i nawet być może nie patrzył na siebie świadomie i nie miał żadnych myśli z tobą związanych. Czyli rządzą tobą dawno temu, w twoim dzieciństwie, zapisane różne przekonania, które nie są prawdziwe,
To jest właśnie najważniejsze. One nie są prawdziwe. One nie są prawdziwe. One były prawdziwe z punktu widzenia 6-letniej dziewczynki. No ale teraz domyślam się, nie napisałaś ile masz lat, ale domyślam się, że więcej niż 6, pewnie nawet więcej niż 16. Więc może już czas, żeby spróbować zweryfikować to, w co wierzy Twoja dusza, Twoja podświadomość. A potem zapisać w sobie nowe przekonania dotyczące Ciebie i dotyczące świata, który Cię otacza. I o tym opowiem w następnym odcinku.